znalezienie krwi po tylu latach, to, co stanowi dzisiaj taki nowy wątek, świadczy o tym, że tam w tym miejscu musiało dojść do jakiegoś zdarzenia, które spowodowało tym, że, to, że tą krew znaleziono. I stąd hipotezy, zastanawianie się prokuratury, czy tam nie doszło do jakiegoś przestępstwa, czy do morderstwa, czy do jakiegoś postrzelenia, czy do jakichś innych czynności. No to są pytania, które śledczy, którzy prowadzą to śledztwo, prokuratorzy muszą sobie zadawać. No i stąd w tej chwili badają ten wątek, czy mogło tam dojść, jeżeli tak, to kto był, jeżeli tak, to kiedy to się odbyło. Także jest szereg pytań, na które dzisiaj jeszcze nie ma odpowiedzi. Prokuratura gdańska przejęła to śledztwo, zobaczyła, że ono było po prostu fatalnie prowadzone od początku, od pierwszych czynności. Praktycznie nie zostało prokuratorze nic innego do zrobienia, jak po wielu latach, 9 latach praktycznie od momentu, kiedy doszło do porwania Krzysztofa Olewnika, przeprowadzić ponownie podstawowe czynności, które doprowadziły do pokazania dosyć poważnych niezgodności z materiałem, który został zebrany przed 9 laty, a tym, co prokuratura w tej chwili ustaliła. Znalezienie rozbieżności dotyczące przebiegu imprezy, dotyczące różnic między opisem tej pierwszej imprezy a stanem, bo to wynika z materiałów, z dowodów, które są w sprawie zgromadzonych, czyli z filmów, które były po porwaniu Krzysztofa Olewnika, wynika ewidentnie, że tam coś było jeszcze, czego nie ma w materiale dowodowym.